Eluvina, jestem Prom, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na tym kanale, czyli Minecraft Sims Live. Ze mną dziś jest Retox, mój przyjaciel. Pikachu. I jest nasz OAPP, nasza przyjaciółka Limonka. Halo? Stas, kiedy się przywituje? Cześć! Witam was! Pięknie no. W mojej kuchni! To niezła kuchnia! My jesteśmy w samochodzie. Czekaj, bo ja muszę tam wrócić, czekaj. Chwila. Mam Pikachu. Co to? Kto tam to auto tak zaparkował? Okej, ja sobie tu nawrócę. Kto tam tak zaparkował? Jakieś bloki? Nie wiem. Lewo, prawo. Unik zrób, bo nie widzę. Nikt nie jedzie. Tu po prawo chyba są te działki, co mamy oglądać. Żeby se zamieszkać. Chwila, co tu pisze? Działkowice 2115. Dobra. Co chwila, no to sobie, co tu se staniemy. Dobra, no to wysiadajcie. Ale ładny wóz, kurde. To jest samochód. Dobra, to mi jakiś koń. Właśnie, kiedy oddasz moje 15 tysięcy? Jakie 15 tysięcy? No na połowę się składaliśmy. Romil! Ja! Romil! Ona nam wydała na kosmetyki. Romil! Ile? Proszę nie. Stokoła. To? Stokoła. Ile? Jeszcze sam. Chodź. No, a gdzie jest w ogóle ten gość, z którym się umówiliśmy na patrzenie działek? Nie wiem. Takie Illuminati? Dobra. Gdzie jest ten gościu? Nie wiem. Ja mam coś w plecaku w ogóle? Ja zobaczymy. Witam. O, dzień dobry. Dzień dobry. To z panem się umawialiśmy na patrzenie działek? Tak. Dobrze. Masz kasę? Mua. Dobrze. Odkąd zaczynamy? Możemy od tej. Dobrze. To co pan nam o niej powie? Bardzo ładna, dużo trawy. A ile kosztuje? Max 10 tysięcy. Ile? Dobra, kolejna. Może ta. Niech pan powtórzy, ile? Dużo, 10k. Ta już jest większa, ładniejsza. Jeszcze ma drzewka. Jeszcze drzewka. Drewniany płotek. No. Domek na drzewie. O. Dobra, a ta za ile? 12. Okej. Okay. Tańca? Ta, a tu co się stało? Jeziorko. Ała! Mokre? No, woda jest mokra. Nie. Umyłeś? Tak, pierwszy raz od 5 lat. Boże. Dobra, tutaj nie. Patrzcie, pani, ile ta działka kosztuje? Ile ta działka kosztuje? 5, jeżeli ktoś jeszcze jakąś obniżkę może jeszcze? Na razie popatrzymy. Ta ma jakieś kamienie. Ta jest ładna. O, ale według mnie za mała, jak myślimy. No, chyba. Tu jest... Ta jest ogromna. Ale pozalewana, tu jest tyle kałuży i błota. A za to ile?
Dobra, 2000 mogę wam dać. Albo 1000 nawet. Ile my mamy? Darek, chcesz wiedzieć? 15,5. Okej, okay. To na meble... Dobra, to jeszcze popatrzmy dalej. Ja, bo ta jest większa niż ta obok, nie? Tak, o wiele większa. Jest mniejsza. No ta jest fajna, fajna. Te są małe. Tu jest jakaś olesiona. Tu jest coś. O, ta jest spora. Ale ma strasznie dużo cementu. Z tego co widzę. No właśnie, nie wiem czemu. A ta? Dobra, 15, dobra. Jednak 15 to już tu trochę drogo. No trochę. Tak zostanie nam tylko 500 zł. Nie, sorry. Tak, 500 zł. Ta jest ładna. Nigdy. Już coś mnie? No w sumie. O, tam jest jakiś sklep. O, na tym pustkowiu jest cokolwiek? Oprócz działek? No. Tam jakieś bloki, tam jechaliśmy. Dobra, nie wiem, ja bym, słuchajcie, się zastanawiał nad tą. Nad tą z tymi dziurami. I nad tą białą. I nad tą tu. Mi się bardziej podobał ten pierwszy, co powiedziałeś. Ten ostatni. Tylko my chcemy trochę dużą, nie? No. Dużą i... Tak. Ta jest ładna. Au, au. Tak. Ta, tylko właśnie ten płot kolczasty trzeba by było wywalić. Bo wygląda jak z więzienia. Tak. No to albo bierzemy, tak. Albo bierzemy tą z tymi tło zalewaną, albo tamtą au. Z cementem. Chyba, że idziemy jeszcze zobaczyć, bo pewnie jest kilka jeszcze. Proszę pana, czy są jeszcze większe działki niż ta poza zalana tam cementem? Trzeba to sprawdzić, bo dużo ich tych działek jest. Chcemy jechać z nim samochodem? Dobra, jak pan wytłumaczy, co ma pan ma na plecach. Co pan ma za serduszko? O kurde. Nieważne. Pan się keczupem ubrudził chyba. Tak. Jest tu McDonald? Jest to McDonald? Chyba nie. Nie wiem. Trzeba wybudować. Dobra, to pan wsiada. To zobaczymy, czy tam są jeszcze jakieś działki. Chodź. Dobra. Ja nie ten pas. Nie, no jest to nie, to jest jeszcze chary. To po lewej jest jeszcze rana obok. Czekaj. Sobie nawrócimy. Spokojnie. Panu wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą, dobra. No ta... To po prawej i po lewej jest... Nie, dobra. Po prawej jest chyba największa do tej pory. Nie, największa jest to zalana betonem. Jakaś tropikalna. Oj. No ta po lewej jest największa, no mordu, no widzisz to? A chyba bym wziął tą z płotem kolczastym. Ej, Promil, a nie chcemy się targować? No będziemy. Tak, chwila. Tu zaparkuję. Oj, nie tak. Się uczę dopiero, okej? Okay? Widać, że tydzień po zdaniu prawa jazdy... Tak. Uczę się jeszcze. Dobra. To jeszcze raz, jaka kwota? Za 12. Okej. Okay. Targujemy się? Limonka. Ty nic nie mówisz. Masz wybór?
Ja bym dała tak mniej więcej może... 9,5? 9,5. O. A za 9,5 dałoby radę? Nie kupuję tu za dużo osób. Rzadko kiedy, no to mogę się zgodzić. Okej. Okay. To chwila, szukam pieniędzy. Dobra, to już wyciągam. Dobra, to... O, tu mam portfel. 15 500. My płacimy 9,5. To chwila. Tu jest 9. Tu będzie... I pół. Dobra. Okej. Okay. Proszę, to dla pana. Pieniążki. I te... Dobra, a jakiś papierek, coś, że kupiliśmy? Proszę. Dziękuję. Umowa prawna. Tak. No i mamy, no i super. Mogę do potwasy to włożyć? Nie. No. Jest git. No to dziękujemy, miłego dnia. Z fajnej interesy. Do widzenia. No. Ogólnie widzowie, nam tu jeszcze kolega przyjedzie, ale to potem, albo w następnym odcinku. Gdzie jest Retox? Dokładnie. Retox za chwilę wróci, nie? Poszedł nad podrzewko. A, okej. Okay. Pod drzewko. To ja nam auto przeparkuję tu na działkę. Ja ci powiem, tu prosto jedziesz. Dobra. Oj, oj, oj. Oj. Może wodę? Nie, już. Dobra. Pięknie, dobra. Teraz pytanie jest takie, a ręczne dałeś? Tak. Jest. Tylko trzeba będzie tę działkę... Trzeba właśnie ją ogarnąć, zadzwonić tam po jakiejś służby. O, masz kwiatka. Jej, uwielbiam. Zwłaszcza... Masz jeszcze jednego. Tego nie mam. Zrobi się ogródek. Masz kwiatka. Za tobą! Za tobą! Tu. Tu. A no tak, bagażnik się nie otwiera. Gdzie jest Retox? Retox jest tam sprawy... A jeszcze go nie ma? Nie, o Boże. Będzie trzeba ogarnąć się działki sobota i tp. A. Fuck. Jestem. Okej. Okay. Kupiliśmy. Zostało tak, nam super. 6 000. Równe. Dobra, jakieś coś kupimy za to. No, meble, jedzenie i będzie trzeba powoli zbierać na fundamenty tak zwane. Wiem. Zadzwoniłem do tego, do naszego kolegi. No. Będzie gdzieś tak za 3 godziny. Dobra. To ja bym jeszcze zadzwonił po jakiegoś typa, żeby nam... jakiegoś budowlańca, żeby nam tu pomógł to ogarniać. No. Albo chociażby nam dał jakieś łopaty, wiadra. Tak. Pewnie. Dobra. To... ja mam telefon chyba w plecaku. Bo ja tego nie będę zbierał ręcznie. Czekaj. Gdzie mam telefon? A w ogóle mam akcję, ja mam. To kupić. Dobra, to zadzwoń tam. Nie to. Dobra, to chwila. Halo? Stachu? Bo nie patrzę przy sobie. To tu przestawię. Dobra. Będą. Dobra. Tylko nie powiedział za ile. Ale będą. Okej. Okay. Oby ekspresowa obsługa. Dobra, kiedy oni będą? Bo za niedługo już ciemno się będzie robiło. Nie wiem.
wiem, kiedy on będzie. Ja tym bardziej. O, jedzie ktoś. Je, kto to? Tachu? Dzień dobry. Witam. Hej, Stachu. No, panie Stacheczku. Wiozłem wam rzeczy do... Okej. Okay. Byśmy musieli ręcznie. Ręcznie tego byśmy musieli. Ja to skojarzę go skądś. Ręką. A, też go kojarzę. A, wiadro dla mnie? Masz. Dziękuję. Dziękuję, 5. Dobra. No to do roboty. Ja jeszcze jestem potrzebny, żeby wjechać. No, pomóż nam robić. Panie, pomóż nam. Weź sobie łopatę i wiatr, no i ty nam pomóż. Panie, my nie będziemy darmową siłą robotą. Gdy dostał pieniądze. Dobra, no to chyba tyle póki co, proszę pana. Jeszcze tu załatać i będzie wszystko po robocie. Łopaty sobie weźmiemy. Portfel musi być. To. Dobra. No to tyle, dziękujemy. Ile płacimy? 500. Pana coś boli. Ile? Ja bym powiedział 300-250 max, bo pan nic nie robi. Masz to zmienić. Ile chcecie? Też nie może zapisać, może mniej. Masz to zmienić. Mogę trochę zejść ceny. Stuwa. Dobra, niech ci będzie po znajomości. Ale byś nie zna. Ty go znasz, bo ty do niego Stachu mówisz. Dobra, zostało nam 5900. Proszę pana pieniądze. Dziękuję. Będziemy dobra, dzwonić. Jeszcze Pokemona za darmo i bon. Zostaw go, on nam pomoże w budowie domu. A, dobra. Pa, Staszku, pa, kochanie. Pier... Do widzenia. Pa, pa. Pa, czaj. Drzwi się nie są trochę. Pa, pa. No, kuźwa. Pa, pa. I pojechał. To... Nie nazwałaś? A łopatą tak? Chcesz? Czy to kiedy przyjedzie ten nasz kolega? Limonka nawet do sklepu poszła. Po mleko. No tam poszła. Nie, ona chyba jedzie. Poszła... Jedzie! I tutaj! Jedzie! Tu! Jedzie, tutaj! Tutaj! Stary, tu! Wjedź! Wjedź na działkę! Działkę wjedź! O, Boże.
Znowu do niego kierować. Daję, jadę. Cześć, przestawię! Dawaj. Pip, 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 pip. Pip. O nie, nie! Ale ci za trąbę. Au. Lidon. Dobra, siema, koni. Dobra, przywitaj widzów. Ile, kurde, można? Tyle ile trzeba. Przywitaj widzów. 5 godzin! Tak. Przywitaj widzów. Witam. Kio, siemano, ja jestem retem. Ale masz auto, ja nawet nie wiedziałem, że to takie auto masz. My się ogólnie przez neta znamy, widzowie. Ale fura, ile to ma koni? O kurde, aż dwa. Ha, ile to ma koni? Ha, ha, koń. Ha. Nieśmieszne. Ej, dobra, masz laptop? O. Mam. Dobra, czekaj. Trzeba... W sumie... Magię montażu. Meble to może potem. Może najpierw zbudujmy dom. Tak. Tak. To chwila, mamy łopaty, to może weźmy, zastanówmy jak to by miało wyglądać. W sumie? Czekaj. On nie ma. To łąki nie weźmy. Czekaj. Enzyl, tak. Mąka nie ma w plecaku. Dzwoń do Stacha. Słuchaj, ja bym zrobił to tak. Może zostawił jakąś zapasową, nie wiem gdzieś. Może w bagażniku gdzieś. Dostaliśmy tylko. Dostaliśmy nie tylko 3 łopat stary. Może tak, co? Nie wiem. Abram. I tu by było tak, wejście. Jak on nosi. Tylko on nosi ze sobą łopatę, to jak nie mam mindpacka. Tu by było tak. Mam, bagażniku. To się teraz nią wali. Tak. O, w sumie toaleta. Tu mogłaby być kuchnia. Tu toaleta. Tu kuchnia. I tu by się zrobiło na przykład spiżarnię. Tu by było wejście. Tu by była kuchnia i tu by była jadalnia, tu. Kuchnia? Nie. Kuchnia, tu, jadalnia, no właśnie też o tym myślę. Tu, to w sumie tu by można było tak zrobić. A no, no. Aha. I wtedy tu. Tylko... Zrób tak, po prostu. I... Tu byłby salon i gdzieś schody na górę, bo tak, planuję tu? W ogóle dwupiętrowy zrobić. Tak. Tu? A nie, czekaj, a garaż? Czy to osobno byśmy zrobili? Tu. No osobno w sumie. No. No to czekaj. Dla tu byłby... W sumie nie, to można to połączyć w trendy. Tu, no. Tu by był salon, tu by się coś zrobiło i tu by też można było do garażu wejść. I tu by był garaż, a tu nie wiem, co by tu mogło być. Chyba, że tutaj byłoby... Nie, może tutaj jakiś pokój spotkań nasz, taki powiem. Albo jadalnia. Nie no, tam może być. Nie wiem, zobaczymy co tu będzie. I tu zaś, tu, gdzieś no. Tu, albo tu. Tu by mogły być schody na górę. No w sumie. No, więc tak to widzę, wygląda w pierwszym odcinku. I to będzie na tyle z tego odcinka. Jeśli wam się podoba, to łapki w górę dawajcie. Oraz komentarze piszcie, że chcecie więcej tej oto serii nowej, pięknej. No i jeśli chcecie więcej tych aktorów tutaj wspaniałych. Gdzie ty patrzysz, Redox? Jakich aktorów? No, kamerę. Jakich aktorów? No was, moich przyjaciół.
więc... Ale to przecież prawdziwe życie. No wiem, no ale się śmieję, że aktor. No, więc... Masz kiedy na są? Więc napiszcie w komentarzu samochód, a będziecie mieli miły dzień. No. Pa, pa. Pa, pa. Nie ma tu McDonalda? Nie ma tu McDonalda? Na kim?